5 organizujemy bieg młodego maratończyka. Zainteresowanie tak samo jak rok temu, czyli mamy 450 pełen limit. Chętnych znacznie, znacznie więcej niż było miejsc. Przedział wiekowy. Od maluszków, które mają rok, półtora roku, po 16-letnie osoby, dzieci, młodzież, które będą brały udział w dzisiejszym biegu. Każde dziecko otrzymuje w pakiecie wodę, wafelek, koszulkę techniczną, biegową, numer startowy, który jednocześnie jest kuponem na lody w Fala Parku dzisiaj do odbioru dla każdego dziecka. Po zakończonym biegu dekoracja dla pierwszych trzech w każdej kategorii wiekowej. Dzieci otrzymują puchary i dyplomy z tego tytułu. Po raz piąty odbywa się bieg małego maratończyka. W dniu dzisiejszym, w roku obecnym, zgłosiło się ponad 400 zawodników. Cieszy się to dużym, można powiedzieć, takim powodzeniem wśród rodziców, wśród dzieci. Dlatego, tak jak powiedziałem, piąty rok z rzędu jest ten bieg organizowany. Oczywiście dzięki dużemu zaangażowaniu i współpracy Polskiego Klubu Biegowego z panią Sylwią Rudzynek-Tomiak na czele. Chcemy realizować te biegi systematycznie i cyklicznie, widząc, jakie jest duże zainteresowanie rodziców, oczywiście i dzieci tymże biegiem. Możemy powiedzieć, że nawet w dzisiejszym biegu biorą rodziny udział, wielopokoleniowy, od wnuczka po tatę, brata starszego, jak i też dziadka. W ubiegłym roku padliśmy taki pomysł, aby na boisku szkoły i liceum zainstalować miejsce zabaw dla dzieci, różnego rodzaju konkursy. W tym roku odbywa to się na terenie parkingu przy Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Trzypętlowa trasa, 10 km, nowy odcinek, start i meta przy Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Będziemy znajdować się w centrum miasta. W tym biegu, w siódmym biegu, pokażemy walory Jeziora Wolsztyńskiego, bo będzie 400-metrowy odcinek biegnący promenadą wzdłuż właśnie Jeziora Wolsztyńskiego. Chciałbym wszystkich powitać na mecie. Życzę każdemu z Was, moi drodzy, dobrego wyniku przede wszystkim, ale aby to była wspaniała zabawa. Biegnie z nami też pan burmistrz, także sądzę, że jak ktoś się zgubi, to pan burmistrz pomoże. Panie burmistrzu, gdzie pan jest? O, tam z tyłu kiwa.
Moi drodzy, wspaniałej zabawy, dobrych wyników i przede wszystkim przyjeżdżajcie do Wolsztyna na teren powiatu wolsztyńskiego, nie tylko na dziesiątki, ale aby wypoczywać, zwiedzać i bawić się tym, co mamy najpiękniejsze. Bardzo brawo! Dzięki, że byliście z nami. Powodzenia na trasie, patrzcie się dobrze. Dziękujemy. Pakiety startowe zostały przygotowane tradycyjnie przez wolontariat Młodzież Wolsztyńskiego Liceum, a w tych pakietach znajdują się koszulka, tematyczna koszulka biegowa z dobrego materiału, także do wykorzystania przez wszystkich uczestników, produkty spożywcze przekazane przez firmę Banduel oraz wiele materiałów promocyjnych. Również do pakietu doliczamy posiłek, który jest odrębną formą. Będzie on przygotowany, czy jest już przygotowywany przez kuchnię Wolsztyńskiego Liceum. Co roku możemy też cieszyć się tym, że zainteresowaniem organizacji tegoż tutaj biegu i chęć pomocy zgłosili przedsiębiorcy z terenu powiatu wolsztyńskiego i nie tylko. Chciałbym w tym miejscu im bardzo podziękować za to, że możemy zawsze na nich liczyć, że możemy mieć też wsparcie od tych firm i sądzę, że to też jest taka dobra współpraca, która wpływa na to, że firmy te możemy reklamować podczas naszego biegu i możemy też liczyć na ich hojność i wsparcie. Tu chciałbym bardzo podziękować. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich miłośników
biegania rodziny na przyszły rok, też w okolicach końcówki maja, na kolejną, 8. już edycję Wolsztyńskiej Dziesiątki i na 6. edycję biegu Małego Maratończyka. Zapraszam serdecznie i jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tejże imprezy.